chcesz, potrzebuje koniecznie po prostu swoje broń, czyli to narzędzie, które wybiera sobie nasza matka, nasza królowa, musi wiedzieć, co ma robić. A co mam robić? Właściwie chwilę temu ktoś mi pytał, ale ja będąc rycerzem niepokalanej, co mam robić? Wczoraj już powiedziałem, tak naprawdę to nie jest jakiś przymus, nie ma katalog obowiązków. Na przykład jeśli chłopcy po prostu służący do mszy wstąpią właściwie i do arcykonfraterni świętego Szczepana, to chłopcy wiedzą, że mają tutaj pewne obowiązki, pewnych modlitw i tak dalej. Natomiast tutaj Maksymilian Kolbe po prostu kazał i nawet nie po prostu pod ciężkim grzechem, czyli pod grzechem, czyli jeśli tego nie robiłbyś, to popełniłbyś grzech. Nie, wcale nie. Tylko jeśli możesz, to proszę raz w ciągu dnia jakiś malutki akt strzelisty, który on nas uczy, o Mario bez grzechu poczęta, módlcie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Skąd ta modlitwa jest? Ta modlitwa jest od Matki Bożej samej, dlatego on mówi nam, że mamy być jej posłuszni. Ona prosi, objawiając siebie, objawiając swój medalik cudowny, który każdy właściwie katolik ma nosić, aby otrzymać łaskę, aby po prostu uznać i prosić o duchową obecność Matki Bożej, właściwie ten cudowny medalik, na którym jest oprócz jej wizerunku, oprócz jakiś krzyż z inicjałą M i z sercami Jezusa i Marii, jest jeszcze ten tekst, który ona sama właściwie światu dała, który przynosi tak dużo łask, które teraz właściwie wam powiedziałem. I dokładnie jest ten tekst, który nawrócił bardzo dużo ludzi i bardzo dużo dobrego robi. Mianowicie o Mario bez grzechu poczęta, czyli tu uznajemy wielkość naszej Matki. Tu uznajemy, kim naprawdę ona jest. Ona jest najczystsza, ona jest najpiękniejsza, ona jest arcydziełem Pana Boga, ponieważ ona od chwili swego istnienia, czyli od poczęcia, urodzenia potem i całe swe życie była bez grzechu, bez smazy, bez brudu, bez nieczystości, bez okropności. Bardziej, więcej, że ona nigdy nie wahała się wypełnić całkowicie wolę Pana Boga. Więc widzicie, moi drodzy, właściwie ta modlitwa zawiera w sobie ogromne, właściwie horyzonty. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, czyli właściwie to jest jej mocne stawiennictwo. Dlatego, że ona się modli za nami, z tego powodu jesteśmy po prostu w łaskach Pana Boga. Z tego powodu Pan Jezus Chrystus łagodnie i z miłosierdziem nas przyjmuje, ponieważ przychodzi do Niego nie tylko brudas, nie tylko grzesznik, ale przychodzi ten grzesznik z nią, z Matką. I z Matką, która jest przede wszystkim Jego Matką, a także naszą Matką. Rozumiecie? To jest ważne. I w tym momencie, kiedy wzywasz ją, módl się za nami i potem tuż jeszcze do Ciebie uciekamy. Uciekać się do kogoś znaczy niebezpieczeństwo. Trudna sytuacja. Uciekam się do jakiejś ucieczki, prawda? Do jakiegoś schronnictwa. Schronisko w górach, każdy z was wie, co to jest. A mianowicie, Maria powiedziała, moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką. Uciekamy się do Ciebie ucieczką. To właściwie w oryginalnym portugalskim to jest właściwie refugio. Refugio w łacinie znaczy schronisko. To jest bezpieczne miejsce w niebezpiecznych sytuacjach. Schronisko w wojnie to jest właściwie tam, gdzie żołnierze mogli odpoczywać, gdzie nie, po prostu wróg nie wiedział te schroniska, które są, więc po prostu to było takie jaskinie albo nieznane miejsce i tam nie byli atakowani. Mogli odpoczywać, byli bezpieczni. Jeśli mówimy do Matki Bożej, której się do Ciebie uciekamy, to uznajemy, że jestem w niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo ze wszystkich stron. Diabeł nigdy nie śpi, moi drodzy. On istnieje i on bardzo dużo swego właściwie wyrządza. A jego armie są niezliczone prawie. I one są prawie wszechmogące. Dlaczego to powiem? Bo Pan Jezus Chrystus sam to objawił,
że w tych ostatnich czasach świata, kiedy po prostu ludzie będą oddać hołd smokowi, czyli właściwie szatanowi, które właściwie wszystkie narody, wszystkie języki i wszystkie ludy opanuje. Opanuje czym? Opanuje swoją ideologią, swoim, że tak powiem, głupstwem. Co diabeł powiedział? Tylko dwie rzeczy. Powiedział na początku wobec Pana Boga: nie będę Bogu służyć. Bóg mnie interesuje. Ja nie będę słuchać Pana Boga. Robię swoje. To jest pierwsze słowo. I drugie słowo do naszych pierwszych rodziców: wy będziecie jak Bóg. Dokładnie na tym polega cała sztuka tego diabła. To, co mówiliśmy wczoraj, najgorszy wróg Kościoła, najgorszy wróg naszego zbawienia tutaj na ziemi, ta armia to jest masoneria razem z komunizmem. A to, co oni głoszą, to taka wielka, gruba doktryna, ogromna nauka, która zawsze po prostu tylko zastosuje te dwa słówka. Je Bogu nie będziemy służyć i człowieka będziemy uwielbić jako pona Boga. I w tym momencie, moi drodzy, jeśli jesteśmy otoczeni takim po prostu, takimi mocnymi wrogami, w jaki sposób te młodzieńcu, w jaki sposób te dziewczyno, te chłopcze, chcesz to tutaj po prostu wytrzymać? W jaki sposób chcesz właściwie wobec tego po prostu w ogóle stać, a nie być porwany przez to tsunami, przez te fale okropne, fale diabelskie, które wieją po prostu, zalewają światem? To są również słowa, to słowa Matki Bożej, kiedy objawiły się w Fatimie i tak opisuje te nasze czasy. Więc, moi drodzy, tak jak młodzi jesteście, więc proszę was, miejcie wasze oczy otwarte, ponieważ zobaczycie to cały czas i bardzo szybko, a szczególnie po prostu w tych elektronikach, wtedy właściwie widzisz bardzo, bardzo szybko, że kto tutaj panuje. Zobacz po prostu te wszystkie filmy, wszystkie, większość tych filmików, wszystkie te po prostu te środki przekazu, wszystkie to publiczne życie, wszystkie te shopy i te wszystkie wielkie molochy, gdzie możesz kupić wszystko. Co tam panuje? Pieniądz. Co pana panuje? Materia. Co tam panuje? Po prostu wszystkie po prostu rzeczy, które wypełniają mnie radością, bo ja mogę z tym jedzeniem całego świata wypełnić mój brzuch, aż zostanę taki, prawda? Więc to jest bardzo fajne. A dziewczyny mogą się malować od rana do wieczora i pytać jeszcze w nocy, czy jestem piękna, czy nie jestem piękna, prawda? I tak jest po prostu. To jest normalne, rozumiecie? Nie chodzi o to, abyście nie jedli, albo abyście się nie za dużo farbowali po prostu, rozumiecie, o co mi chodzi? Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest jedno. W tych po prostu miejscach to nie ma żadnego Boga. W tych po prostu filmach to wszystko tylko teraz i tu i po prostu ten, który zwycięży i ten, który przegra. I przede wszystkim ten, który jest najbardziej sprytny, aby wszystkich po prostu oszukać. I w ten sposób właściwie widzimy po prostu to, co... I to, co jest ciekawe, oni są fajni, nie? Oni są fajni, nie? A tamci są głupcy. I to stanowi po prostu to niebezpieczeństwo. Moi drodzy, proszę po prostu uznać spokojnie. Jeśli ktoś przychodzi z najnowszym filmem, to wszyscy... gdzie jest? Kiedy jest? Chcę to zobaczyć, a? A jeśli przychodzi po prostu ksiądz swoim kazaniem, to wtedy po prostu to święta nuda, a? To wtedy po prostu to wszyscy mają takie dwie bardzo ważne reakcje. Reakcja pierwsza, jeśli nie koniec, jestem głodny, a jeszcze większa reakcja, bardzo po prostu, bardzo miła, bo zawsze zgadza się z kapłanem. Tak wygląda. Bądźmy, ale czy ktoś z was kiedykolwiek zapytał, dlaczego tak jest? Jeśli wy widzielibyście po prostu takie życie, które macie przed sobą, jak ten święty Maksymilian. Nie, święty Maksymilian, który jest w Oświęcimiu, właściwie, w Oświęcimiu, gdzie tylko właściwie te opisy, które możecie czytać przez bardzo wielkich, na przykład takiej jakąś osobą, którą na pewno znacie, Zofia Kossak, która właściwie pisała tutaj bardzo, bardzo drastyczny opis, co się stało w Oświęcimiu, w tych obozach koncentracyjnych i w jaki sposób tam ludzie żyli, kiedy wszyscy po prostu są degradowani do życia zwierząt.
tylko jest skrajnie przeżyczy jeden drugiego usuwać tą kąkę chleba, które nie wystarczyło, ale supę ugrać albo coś takiego, tylko aby przeżyć. Najkrotniejsza rzecz. Znajduje się ten Maksymilian, który jest najbardziej pobity, najbardziej skadzony właściwie przez tych wszystkich zbirów zła. I on po prostu siedzi wśród nich i wieczorem głosi im miłość, głosi im Chrystusa, pocieszy tych ludzi przez swój przykład. Mimo tego, że następnego dnia walą znowu na niego właściwie ci wszyscy żołnierze. A potem właściwie taki opis takiego życia. Na końcu po prostu widzisz, taki więzień ucieka i wtedy nie znajdą go i więc 10 musi za to umdziałać. I wtedy cały ten opis, jak to było, to jest tak niesamowity. Tak straszne, po prostu cały dzień w słońcu jest sierpień, prawda? Albo koniec lipca i w tym momencie po prostu tam stoją cały dzień w słońcu, nic nie jeść, nic nie pić. I tak muszą stać. I tak opadają. Wieczorem po prostu ten komandant wybiera 10 z nich. Te. I dokąd? Do bunkru. Do bunkru głodowego, że już nie będą nic nie jeść i nic nie pić, aż umrą. Najstraszniejsza możliwa śmierć. I ci ludzie muszą tam iść. 10 z kolei, pan Gajowniczek, znamy jego nazwisko, jego grób jest niepokalanowie, właściwie pan Gajowniczek, głowa. Co będzie z moją żoną i z moimi dziećmi? Kto będzie się z nimi zajmować? Trzeci po prostu z przerażenia, rozpaczy. Przychodzi jeden, który normalnie jest kara śmierci, normalnie zastrzelają kogoś, który rusza. On spokojnie zbliża się do tego szefa, do tego szefa tego obozu i prosi go, aby go zastąpić. Ten szef po prostu coś takiego nic nie wiedział. Kim jesteś? Ja jestem kapłanem katolickim. Nawet nie mówi, jestem dyrektorem EMI, jestem właściwie Maksymilian Kolbe, tylko kapłanem katolickim. I on był tak, no to weź tą świnię, aby on dobrze zgadzał się. Tą świnię ksiądz może tam iść i pozwala. I Maksymilian Kolbe idzie do bunkru głodowego. I ten bunkr głodowy, który normalnie jest po prostu najgorszy, to tylko wyczy, to tylko rozpacz, to tylko na początku takie bagania, krzyki, to nie do wytrzymania, więc ludzie po prostu ominają to miejsce, aby nie słuchać tych krzyków. Tym razem zmiana. Ci ludzie, którzy tam są, śpiewają, jest pogoda i coraz mniej, ponieważ nie mają sił. Jeden po drugi umiera. Tak jest życie, jeśli widzisz po prostu pochlastarstwo takiego Maksymiliana Kolbe, albo takich innych, jak jest święty Teresko i Czesionka Jezus, albo jak jest niesamowite kobiety, które pojechały do Afryki, aby zjedzieć najuboższych i prowadzić przez Marię do jakiegoś sensu życia, jak Edith Quinn, taka prężna, po prostu młoda kobieta, która właściwie w Legio Marii dużo tu ludzi przez Marię do Chrystusa w afrykańskiej dżungli prowadziła. I tyle tysięcy. To widzisz, to nie jest Hollywood. Hollywood to jest po prostu fajny bohater, który właściwie w filmie strzela wszystkich, a potem siedzi po prostu i pije, i je, i z miliarderem kosztem po prostu tych widzów, które wie, jaki wielki bohater. A? Nie są tacymi bohaterami. A ci, którzy są wielkimi, są zgardzeni. To widzisz po prostu, jak ten świat jest odwrócony. I w tym momencie, moi drodzy, o to mi chodzi. To, co jest bardzo ważne. My możemy po prostu wobec tego wszystkiego, wobec tego okłamywania, wobec całego świata, tylko wtedy po prostu stawiać opór, jeśli ktoś nam pomoże odkrywać węża, odkrywać fałsz, odkrywać tą iluzję. I to jest ona. W momencie, kiedy po prostu chcesz zachować po prostu twoją linię katolika, to musisz w pewnym momencie i być może już w tej chwili decydować. W tej chwili większość z was prawdopodobnie jest jedna noga tu, jedna noga tam. A tak nie będzie. Po prostu w pewnym momencie będzie, ja mówię teraz do starszych, będzie tak, jeśli jeden ciągi tu, albo tu. I to, co jest do dobrego, to jest trudna droga. Skoro jest trudna, mało idzie. Szeroka droga, łatwa, fajna, przyjemna, pełna rozrywek i wspaniałych po prostu uczuć, to jest właściwie tą, którą niestety większość idzie. Kto ciebie ratuje? Bo ta szeroka droga prowadzi rzeczywiście do pewnego, pewnej iluzji pięknego życia, ale na końcu prowadzi do przepaści. I to nie ja tu powiem, to Pan Jezus tu powie.
Więc słuchajcie, widzicie, moi drodzy, po co jesteście tu? Po co właśnie ja głoszę wam te rekolekcje? Po co Maksymilian Kolbe woła tych wszystkich milionów katolików, które właściwie w czasach bardzo głębokiej komunii zachowali wierność Pana Boga, rycersko się zachowali i zachowali wierność tej damy. Oczywiście wszyscy są grzesznikami, jesteśmy wszyscy, natomiast mają ideał. Chcą po prostu komuś służyć, a nie chcą służyć diabłu. Nie chcą służyć po prostu tylko pieniędzom, bo oni po prostu wszyscy kończą się. Więc, moi drodzy, to jest właściwie to zaproszenie, jeśli po prostu każdy z was to rozumie. Dzisiaj, jak wcześniej, jak zawsze, Maria prosi. Ona prosi. I ona prosi, abyś po prostu szła, aby szedł tą drogą. I ona jest nieskomplikowana. Bo zaczyna z tym, że chcesz po prostu pokazać twoją przyjaźń. I przede wszystkim twoją miłość do niej. Chociażby raz w ciągu dnia, aby pomóc jej, aby zbawić jakąś duszę. Bądź właściwie takim rycerzem jej. Jeśli człowiek rycerz nie podoba ci się, to bądź chociażby narzędziem jej. Może lepiej miotło niepokalane podoba się więcej niż rycerz. Jak chcesz. Ważne jest po prostu, że rozumiesz. Ja to widzę. Ile dobrego takich młodych ludzi powiedziałam o Fang Jiang. Mogłem powiedzieć o setkach innych ludzi, którzy znajdują się w różnych krajach świata, którzy po prostu bardzo, bardzo męczą się, bardzo trudno żyją, ale mają ideę. Otrzymali po prostu od Pana Jezusa Chrystusa tą łaskę, poznali właściwie, że mają matkę. I wiesz co? To jest bardzo ważne, bo ty potrzebujesz też pomocy tej. To nie tylko jeśli ci jest źle, nie tylko jeśli jest problem i jesteś po prostu w jakimś trudnym momencie. Oczywiście, jeśli chodzi do matury, to klękamy i prosimy o pomyślność, prawda? Jeśli chodzi o jakiś problem, to nagle pamiętamy, że Bóg istnieje. I wtedy łamamy, matko, właśnie, w ten sposób będziemy zaczynać po prostu nagle robić pobożnego, nie? Na chwilę, aż dostanę, prawda? I potem znowu zapominam. To nie jest prawdziwe. To jest, nawet wtedy Matka Najświętsza nie wzgardza Ciebie, wzgardzi Ciebie i pomaga. Ale to nie jest szlachetne, to nie jest rycerskie, to nie jest dobre. Dziecko chce pokazać, że kocha swą matkę. I skoro potrzebuje się, ty nie tylko jeśli jesteś trudna, no spróbuj trochę. Widzisz, to jak wczoraj już powiedziałam i teraz po prostu w inny sposób. Ona chce po prostu ci dać tak dużo. Teraz wyobraźmy sobie właściwie, że ty masz jakiś kłopot. Kto z was nie ma żadnego kłopotu? Mamy wszyscy kłopoty, ja? No? I oczywiście jeden ma fizyczne, zdrowotne po prostu problemy. Ja? Inny ma to po prostu takie problemy serca. Trzeci po prostu ma problemy w rodzinie. Czwarty ma rodzinie po problemie obawiające strasznie przyszłości. Piąte, albo raczej piąta, po prostu w nocy strasznie jest przerażony i boi się wszystkiego. I tak jest. Nie chcecie to oczywiście uznawać przed innymi, bo jesteście takimi, nie? Ale sam to już nie jest aż tak wesoło. Wiemy o tym. Jestem starą po prostu jakimś właściwie łowcą, chociażby dusz, a nie po prostu innych. Natomiast to widzę, jak to wygląda. Wiedzcie, moi drodzy, w tych po prostu momentach musisz rozumieć i pytać siebie, dlaczego te cierpienia? Dlaczego ja tyle razy mam bóle głowy? Dlaczego nie uda mi się przeżyć? Dlaczego tak strasznie po prostu mam problemy? Inni mają wspaniałe życie w rodzinie, a ja mam tutaj straszny bałagan, mówi jeden. Inni po prostu mówili, oni mają rodzinę tu, a jestem, moi rodzice są bardzo dalece, ja jestem osamotniony. Każdy tutaj z nas ma swoje problemy. Czy kiedyśkolwiek pytała, dlaczego tak jest? Dlaczego tak dużo cierpię? I teraz zobacz, co normalnie robimy, moi drodzy? No, wyobraźmy sobie, jak jedno to cierpienie, to jest głowa, która boli, prawda? Głowa boli. No widzisz, no rano po prostu musisz stać. Jest dzień szkolny. Jeszcze to tak ważny dzień. Obudzi się głowa, tak, głowa boli. I wtedy po prostu przychodzi pięć dzwonek. No i po prostu co? Głowa boli. Paf! Nie stanę, bo głowa boli. Zostanę w łóżku. Głowa boli. Głowa mi boli. I
przychodzi być Boże mama, tata, ktoś, nie? Ej, co się dzieje z tobą? Czas! O, tato, głowa boli. I po to, zależnie od taty, u mamy, to będzie teraz reakcja. Wstań! Dlaczego się zachowujesz w ten sposób? Jak wyglądasz po prostu jak stary ogórek? Głowa boli. No wtedy po prostu twoją twarzą, po prostu, która wygląda groźnie, po prostu widzisz twoich braci, siostry, kolegów, którzy widzą, a no, trzeba się uważać. Jak się masz? Źle, głowa boli. Nie? I potem po prostu trzeba spokojnie iść. No, dzisiaj nie wolno z nią rozmawiać, bo jej głowa boli. I w ten sposób, cały czas. I przychodzisz do szkoły, patrzysz na to i nauczyciel przyjdzie, o mój drogi, oj ma droga, no widzę, że jesteś nie taka, to, taka wspaniała w tej formie. Tak, tak, głowa boli, i czujesz, że świetnie, bo ktoś lituje się za tobą. Natomiast przychodzi taki inny gość, zobacz tą głupię, wygląda dzisiaj, jak po prostu w nocy nie spała. I jakie słowo dzisiaj, oni nie lubią mnie, bo mi głowa boli. Tak, głowa boli, boli. I wciąż po prostu, natomiast przychodzi jakikolwiek, czy możesz mi pomóc? Nie! Głowa boli, nie mogę, bo głowa boli, przecież nie mogę. I teraz cały dzień wrócisz do domu, po prostu wszyscy muszą uciekać, po prostu przed tym potworem, ponieważ wielka, święta sprawa, bo jej głowa boli. I w ten sposób 50 razy w ciągu dnia myślałeś i 50 razy powiedziałeś i wyrażałeś, nie jest źle, ja cierpię, bo głowa boli. I będziesz jeździć jak zazdrosny, bo zazdrosny, ponieważ oni są stroje, ja tylko źle, mi głowa boli. To może być głowa, to może być po prostu noga, albo ręka, albo serce, cokolwiek. I widzisz, i tak twój dzień jest całkiem zepsuty. Jeśli wchodzisz do łóżka, jeszcze głowa boli wieczorem, cały dzień to tylko jedna wielka, jeden wielki koszmar był. Dzień stracony, widzisz? No ale co jest problem? Czy głowa boli? I teraz zobacz, jesteś po prostu chrześcijaninem. Patrzysz na to z oczami prawdy. Dostałeś po prostu głowa rzeczywiście boli. Cierpienie. I mocno być może boli. Nawet migrenę. I widzisz po prostu, jeśli teraz nie uczysz się tego, co ci teraz powiem i kiedy będziesz musiał być po prostu na posterunku i musisz iść do pracy i nie możesz po prostu robić taką twarz i być takim podłogą dla innych, bo inni stracisz pracę, wyrzucają ciebie. Jeśli tego teraz nie uczysz się, to nie będziesz szczęśliwy w życiu. Ale jak to uczy się? Przez to bardzo proste patrzenie chrześcijańskie. Dokąd patrzy człowiek, jeśli ma jakikolwiek problem? Jeśli masz jakąkolwiek trudność? Jeśli cokolwiek nie działa? Co wtedy robisz? Nie patrzysz na siebie. O ja, to nie to. Ale to robimy najczęściej. Najważniejsze jest w tym momencie, czy patrzę w właściwy kierunek. I nie po prostu chcę, żeby uspokoić, więc wyciągają ich komórkę i oglądam taki boom. Taki film, który trwa po godzinę i potem koniec filmu i potem znowu bam. Więc nic nie pomaga. Tylko taka rozrywka półgodzinowa, no inni ludzie mogą już sięgać po prostu takiego. Piją po prostu albo coś takiego. Narkotyki i tego typu rzeczy, ponieważ w ten sposób mają urojenie, że to wszystko minie. A powiem ci potem, jeśli po prostu ubudzą się z swojego, to wtedy głowa czeka, że więcej boli. Po prostu jest to wtedy silikans. No, więc moi drodzy, jak to jest? To widzimy teraz, dokąd patrzy chrześcijanin. Oczywiście patrzy na niego. I to jest bardzo ważne. To jest od razu odpowiedź. Od razu odpowiedź, jeśli patrzymy na tego, który to wszystko dla ciebie robił. I to widzimy po prostu, że ta głowa nosi koronę. I koroną cierniową. I ta korona, o której śpiewaliście chwilę temu tak pięknie, jako pieśń Miękki Pański, jak to wzrusza człowieka, jeśli człowiek po prostu ma te czernie, które po prostu wchodzą mu w głowę, aby jako coś płacić, za coś płacić, za moją pychę, za moje grzechy. I teraz patrzę, jakie bóle głowy on miał. Jak Matka Najświętsza musiała cierpieć,
kiedy stała pod krzyżem, widziała to wszystko własnymi oczyma i przyjąć to wszystko, i przyjąć z tych potworów jako własnych dzieci, jaki ból! A jak, moi drodzy, w tym momencie, ubudząc się po chrześcijańsku, patrząc na nią, tak Jezusa, bo Panie Jezu, Ty też tak dużo cierpiałeś, Tyś o wiele więcej masz bóle głowy. I dodatkowo Ty prosisz mnie, aby właściwie złożył tę ofiarę, tę malutką ofiarę. Właściwie cierpienie oddane Panu Bogu to jest ofiara. I to jest najpiękniejsze. Ofiarą na krzyżu Pan Jezus Chrystus ratował Ciebie od wiecznego potępienia, otwierał drogę do Niego. Ofiarą pod krzyżem stojącym Maria stała się Twoją matką. Ofiarą pokazujesz Panu Bogu i Twoim bliźnim największą miłość. Widzisz, jeśli zakochasz się w jakąś inną osobą i chcesz po prostu udowodnić swoją miłość, to po prostu, jeśli nie ma dowodów tych miłości, jeśli to tylko po prostu uśmiech i pocałunki. Jest bardzo ładą robisz. To nie jest trudne, prawda? Mimo jest, nawet jest to bardzo przyjemne, jak wiecie, bardzo dobrze, nie? No, ale co? No, moi drodzy, ale to jest żaden znak. Nic nie weź o drugim, jeśli tylko liczysz na tym. To jest po prostu wszystko, przyjemność, tyle. Natomiast, jeśli ktoś chce mieć dowody, że ktoś naprawdę, to ten człowiek coś tam nie robi. Ten drudzi się za mnie, idzie ze mną po prostu trudnościach, pomaga mi, mimo tego, że własnym kościem, gospodaruje swój czas dla mnie, jest dla mnie mojej dyspozycji, nosi ze mną ten ciężar, pomaga mi po prostu i może nawet cierpi z powodu mnie, po prostu trudy ma, niespane noce, pomaga. I tutaj właściwie podzieli ze mną właściwie moje kłopoty. To jest już bardzo wielki znak, że rzeczywiście mnie kocha. Idź ze mną po prostu w trudnościach. Ale najważniejsza miłość, jeśli człowiek, zobacz Maksymilian Kolbe, odda swoje życie dla ukochanego. On odda dla ciebie, dla mnie. I całkowicie. I do tego stopnia, że już nie ma żadnej krwi w jego ciele, bo tylko jedna wielka rana od głowy do stóp. Tak, moi drodzy, i patrzysz na niego i teraz możesz powiedzieć, ale ja przecież, ja jestem zaproszony od Matki Bożej, od Niego, abym, co mam robić? Módl się i ofiarujcie się, mówi Matka Najświętsza Fatima. Więc ta ma na to ofiarę, więc ofiaruje ból głowy. To więc jednak wstań, możesz stać, mimo tego, że boli. Wszystko w porządku, moja droga? Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie? Jednak głowa boli mocno, ale to wszystko zależy od Twojej woli, w jaki sposób żyjesz z tym bólem, z tym cierpieniem. I to cierpienie zmienia się teraz krok po kroku w dokładnie odwrotnie. Przez te bóle głowy, jeśli patrzysz na siebie i lamentujesz, stanie się, jak powiedziałem już kilkakrotnie, potworem dla innych, katorgą dla świata i przede wszystkim nieznośnym dla Ciebie, zaczyna się Ciebie jeszcze bardziej nienawidzić z powodu tych wszystkich kłopotów i trudności. Ile młodych ludzi po prostu odbiera sobie życie, ponieważ nie radzi z tymi kłopotami, ponieważ od rana do wieczora są pouczeni o rozrywkach, o przyjemnościach, a kiedy prawdziwe kłopoty będą i nie chodzi im w życiu, to wtedy nic więcej nie robią, niż odbierać sobie życie. To jest najstraszniejsze. Nie rozumie niczego. I wtedy, moi drodzy, jest to tak ogromnie ważne, w tym momencie dostaniecie tutaj od Pana Jezusa, od tego, co właściwie tutaj z tego tabernakulą przychodzi i od serca Marii największe. Czyli możecie Panu Bogu pokazać, że rzeczywiście chcecie Go naśladować. Ofiarujcie Jemu właściwie ten ból głowy. I wtedy zobacz, co Pan Jezus robi, co Maria robi. Jeśli ofiarujesz taki ból, jakikolwiek, i ofiarujesz, daję Panie Jezu, Tobie dam, jest mi ciężko, ale chętnie noszę, abyś przez to po prostu, Mario, dał łaskę jakiemuś dziecku, jakiemuś człowieku na świecie, aby poznał Ciebie i ratował siebie. Bądź pewien, że Matka Najświętsza to robi. Wiesz, co to znaczy? Jeśli ktoś dzięki Twojemu ofiarowanemu bólowi głowy zostanie uratowany na końcu od piekła i może iść do nieba? Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy wiecznie po prostu palać ogniem? I wiesz, co to znaczy wiecznie radować się w największej szczęśliwości? Nie mamy pojęcia. Ale powiem tam od świętego Jana Bosko,
który właściwie to widział, w jednej z tych wielkich wizji, które miał, to był taki człowiek, który był na dworcu, na dworcu centralnym, to tylko były inne miasta, Włoszech, Bolonia. I wtedy po prostu on, ten Jan Bosko, czekał na pociąg. I wtedy był taki gość, który taki strasznie bluźnił, strasznie popełnił okropne świętokradzkie grzechy. I wtedy po prostu Don Bosko, widząc to, i modlił się. I akurat Don Bosko chyba miał takie bóle głowy, albo coś mu bolało, i ofiarował to, właściwie akurat to dla tego człowieka: Panie, ratuj to, ofiaruję tu mój ból, abyś właściwie Ty ratował od wiecznego potępienia, bo on jest w szerokiej drodze właściwie, aby zgubić się. Diabeł ma już całkowicie właściwie mago. I parę miesięcy później ten Don Bosko, święty Jan Bosko, miał taką wizję. Widzi po prostu jakiegoś człowieka, który zbliżył się do niego i mówił do niego: Janie Bosko, czy właściwie tłumaczy mu, że jest ten człowiek, który tam jakieś miesiące temu tak strasznie bluźnił. I teraz zobaczy, co mu powie. Powiedział, właściwie ten człowiek miał ciężki po prostu wypadek, umarł po tym wypadku i właściwie w chwili śmierci, zaraz przed śmiercią, kiedy już wszystko kończyło się, to nagle widział przed sobą cały ogrom piekła. Cały ten ogień, ocean, ognia. Widział swe miejsce, widział tych diabłów, widział tych wszystkich po prostu moc przed sobą. I wtedy właściwie przerażony patrzył i widził Matkę Najświętszą, która mu powiedziała: człowieku, że teraz możesz widzieć twoje miejsce, które miałeś w piekle. I teraz możesz po prostu prosić o przebaczenie. To zawdzięczasz modlitwie i ofierze tego człowieka. I pokazał na Jana Bosko. I teraz w tej wizji przychodzi do Jana Bosko, rzuca się jego na kolana, mówi do niego: Janie Bosko, jestem na wieki po prostu Tobie wdzięczny za to, że modliłeś się. Co jest za modlitwę? Malutki akt strzelisty, malutka ofiara. Więc zobaczcie, co możecie robić, moi drodzy. Jeśli Ty właściwie w ciągu dnia 50 razy zamiast lamentować: głowa mi boli, prawda? I w ten sposób właściwie, i to nikomu nie pomaga i nic do czego nie będzie, ofiarowałeś to, wieczorem będziesz bardzo bogaty. Bardzo bogaty, ponieważ ratowałeś życie tyle razy, że ofiarowałeś ten ból. A wiesz, co to znaczy? Człowiek, który wytrzyma po prostu trudy. Zobacz tych żołnierzy, które przechodzą przez te niesamowite wojny i są po prostu pobici, są czasem nawet zranieni, ale nie poddają się. Mimo ran, mimo osłabienia, mimo tego, że dostaną, to wstaną i dalej idą. Oni zwyciężają, oni tylko. Inni po prostu poddają się i umierają. I w ten sposób chce się to zastosować na rodzinę. Ile ofiar czeka na ciebie, jeśli masz rodzinę? Jeśli będziesz matką, jeśli będziesz ojcem, jeśli będziesz mężem, a żoną, prawda? To nie będzie po prostu taka wielki raj na ziemi. To będzie po prostu piękny, święty czyściec, tak? No, ale tak będzie. I wtedy bardzo dużo cierpienia. Jeśli te cierpienia ofiarujesz, uczysz się teraz. No, moi drodzy, to wtedy po prostu to przechodzi ciebie życie. Wiecie jak? Jest reguła. Cokolwiek robisz dla dobrego, dla dobra, na zbawienie, na ratunek, na nawrócenie kogoś innego, to wtedy Pan Bóg Tobie daje, Matka Najświętsza, potrójnie. Więc Ty dostaniesz największe bogactwo, największe wynagrodzenie za to, że cośkolwiek dobrego robisz. I więc to możesz po prostu to dalej popatrzeć. Co ja mogę robić dla Pana Boga? Co ja mogę robić? Niektórzy takich rycerzy i nie najstarszych, młodzi ludzie, którzy pytają, co ja mogę robić. Na przykład dzięki temu w Wietnamie mamy stronę internetową. To są ludzie, którzy nawrócili się, poznali Pana Boga, mają umiejętności i po prostu organizują stronę internetową i to jest bardzo trudno. Ta strona internetowa zaliczy się otwarta, będzie skasowana przez rząd komunistyczny. Więc muszą zrobić taki program, aby otwierać cały czas nową stroną internetową. I tak seryjnie, że ten, który ma stronę internetową, prawie nie widzi, że ona jest zablokowana. To oni mają takie sprytne programy, aby po prostu właściwie te nomenklatury, właściwie te zabronienia ze strony w
wrogi państwa właściwie po prostu ominąć. Niesamowite. To musisz być już taka wielka główka, aby to wszystko robić. I one robią to dla Pana Boga. I każdy po prostu ma ten tak zwany apostolat. To wtedy po prostu ten łowca dusz patrzy na ten świat. Być może też masz brata, masz siostrę, masz ludzi, któremu chcesz dobrze i widzisz, że źle im dzieje. No spróbuj, rób taką ofiarę. Daj mu medalik cudowny, bo Matka Najświętsza o to prosi. Więc jeśli w ten sposób, ale kupuj mi te czekoladki i w środku włoż taką ulotkę. Te ulotki po prostu robią o wiele więcej niż myślisz. Ile razy po prostu w życiu mam taką rzecz? Pewnego dnia po prostu jeden człowiek, po prostu jedna dziewczyna, która miała 17 lat, ona po prostu właściwie rozdawała te ulotki. To po prostu z okazji jakiegoś zjazdu katolickiego, właściwie gdzieś w Azji. Rozdała te ulotki i te osoby wzięła. I teraz dosłownie, wzięła te ulotki po prostu, co to za historia, i rzuciła tą ulotkę po prostu tak sobie. Ta ulotka leżała właściwie przy ulicy jakimś z tym. Nie wiem jak długo, natomiast po jakimś czasie inna osoba, tą ulotkę już dosyć po prostu urodzona, wzięła tą ulotkę i dzięki temu, że ta osoba wzięła tą ulotkę, która leżała po prostu gdzieś zaniedbana, wyrzucona przez kogoś, który nie chciał ją czytać, ta osoba dzwoniła do nas, przychodziła do nas, w największej rozpaczy po prostu znalazła pokój u Matki Bożej i nawróciła się. Takie osoby po prostu są wdzięczne całe życie za takie wypadki. Więc, moi drodzy, czyli człowiek, który zaczyna naprawdę kochać Pana Jezusa i widzisz, ile sam otrzymał od Chrystusa i Marii, chce też trochę dla niej robić, ale chociażby raz w ciągu dnia. I teraz właściwie to jest ten apel. Ten apel Matki Bożej. Znacie apel Jasnogórski? Co wieczór po prostu Radio Maria i inni po prostu wielkim, miliony Polaków śpiewają, nie? A? Mario Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam. Gdzieś tam jestem przy Tobie. Jeśli jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, ufam. Gdzie to jest? Śpiewamy to być może całą gardłą jeszcze, mam nadzieję przynajmniej, ale jeśli jesteś przy mnie, mówi Matka Najświętsza, to chociażby powtarzam raz w ciągu dnia. Bądź tak dobrze, przyjmij ode mnie ten znak zbawienia, którym jest medalik cudowny i po prostu daj mi tą radość, aby raz w ciągu dnia odmawiać taki akt strzelisty i wtedy jesteś bardzo, bardzo dobrą moim dzieckiem, a ja będę moją bardzo dobrą matką. Więc moi drodzy, w taki sposób chciałbym po prostu was zaprosić, czyli o pierwszej wszyscy mają tu być na to przyjęcie rycerzy niepokalanych, a uwaga, to jest zupełnie dobrowolna sprawa. Też wiem, że niektórzy z was są już rycerzami, więc oni przecież tutaj nie wstąpią, bo już są. Więc to będzie całkowicie wolna. Wy będziecie uczestniczyć w tej ceremonii i podczas której śpiewamy Veni Creator, to już jest napisane, Ave Maristella, odnowienie przyjęcia Chrztu Świętego i wtedy błogosławieństwo medalika cudownego i wtedy nałożenie medalika cudownego tym, którzy chcą wstąpić do rycerstwa, to jest całkiem wolne. A? Jeśli nie chcesz, albo nie uważasz, że jesteś gotowy, jeśli nie myślisz, że to nie dotyczy Ciebie, chociaż uważam, że Matka Najświętsza naprawdę bardzo Ciebie prosi, abyś chociaż to raz w ciągu dnia dla niej coś robił, to wtedy po prostu przyjmujesz i robimy ten akt poświęcenia. To jest ceremonia, która trwa około 20 minut. Więc w międzyczasie możecie już iść na to.